No siemanko, żdwanko, z tej strony Dominik, and welcome back to Just Draw. Dokładnie, moi drodzy, zagrajmy dzisiaj po raz kolejny w gierkę, w której to musimy rysować dziwne rzeczy. A new game mode is now available. Okej, no dobra, moi drodzy, ciśniemy teraz. Co my, patrzcie, ja tutaj naprawdę nie pamiętam, dlaczego ja nie mogę tutaj tego zrobić, nie? Patrzcie. No rysujemy coś takiego, cyk, proszę bardzo, i to po prostu nie chce zadziałać. Ja nie wiem, czy to ma być wielkie, czy to ma być takie. To naprawdę po prostu nie działa. Ja muszę zobaczyć, jak choinka wygląda, bo to przecież ja nie potrafię tego zrobić, no. Level 38. Ja sobie zobaczę na YouTubie, jak gościu to narysował, bo to jest po prostu nie do przejścia, moim zdaniem. Czekaj. Ja mam teraz tutaj, co on teraz tutaj zrobił, nie? To jest po prostu masakra. To musi być... Cyk. I to nie działa! No przecież ja zrobiłem tak samo, jak i on! Jeszcze raz, on zrobił gdzieś tu, cyk. Nie no, przecież to jest bez sensu. Może taką większą? Yeah! Nareszcie udało się, ja nie wytrzymam. Ten tutaj potrzebuje rękę, spójrzcie, no potrzebuje tak, cyk, tutaj cztery paluszki, okej, dobra, powinno być spoko. Dobrze, że to zadziałało, bo muszę wam powiedzieć, że tamten level to on był taki troszeczkę dziwny, no bo to po prostu nie działało. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz z kolejnym levelem, level 40. Czy tutaj... muszę mu schody chyba zrobić, prawda? On musi mieć tutaj takie schody, żeby po prostu sobie móc wejść. No i wszedł do góry, no i teraz tam macha, widzicie? Juhu! Ten tutaj potrzebuje skarpety, więc to nie jest aż takie ciężkie. Muszę wam powiedzieć, że to z tą gwiazdką... No ja wiedziałem, że tam trzeba było gwiazdkę zrobić, ale żeby tak idealnie zrobić, to była po prostu masakra. Co teraz tutaj jest potrzebne? Czy on potrzebuje tutaj zegarek? Wydaje mi się, że on tutaj też potrzebuje zegarek. Cyk, proszę bardzo, bo oni się teraz tutaj flexują i pokazują swoje zegarki. Your drawing must be wrong. Dlaczego? To nie mam żadnego pojęcia. Zrobimy może tak. Tak, i tu, że niby ma zegarek, tak? Następny level, co nie zadziała, to jest bez sensu. Wristwatch, no to przecież rysuję mu to tutaj, no o co ci chodzi? No patrzcie, no przecież jest zrobione, wristwatch. O. Nie no, naprawdę? I tu jest potrzebna, no po prostu zróbmy może kółko. Your drawing must be wrong. Dlaczego? No przecież mamy tutaj taką głowę, tu, cyk, cyk i proszę bardzo. Ta gra zaczyna być nie do przejścia, to jest bez sensu. Może tak, tak, nie, tak, tak, i teraz dwa oczka, cyk, cyk. No i się udało! No przecież to jest o wiele gorsze, niż ja namalowałem. Co teraz tutaj musimy zrobić? Wydaje mi się, że trzeba zrobić ognisko, więc tutaj ma takie ognisko. Tutaj, proszę bardzo. Powinno być spoko, więc jest okej, dobra. Well done, moi drodzy, ciśniemy teraz z kolejnym levelem 45. Czy ja mam tutaj namalować księżyc? Czy słoneczko? Czy coś takiego? Może po prostu wystarczy coś takiego? Your drawing must be wrong. No przecież to jest niemożliwe. Więc zróbmy może po prostu tak gwiazdka, 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 gwiazdka. Nie wytrzymam! A może to taka wielka gwiazdka musi być? Cyk, cyk. O. Ale fajna... Jest to! Reward is now available, ale wyłączyłem internet, bo tutaj po prostu było za dużo tych reklam, więc po prostu wyłączyłem. Trójkąt? Kółko. Nie. Trójkąt? Kwadrat. A może tutaj musi pot jeszcze lecieć jeden? Nie? Może taki, że jest spocony? Nie rozumiem. No a może zróbmy duży trójkąt? Bo oni chcieli ode mnie trójkąt, więc ja namalowałem duży trójkąt. Co on teraz tutaj ma? Czy on potrzebuje okulary? Nie. Czy on tutaj potrzebuje jakiś monitor? Nie. No a może... Aha, bo on jest chyba śpiący, więc wydaje mi się, że on tutaj będzie potrzebował jakiejś kawy, może coś takiego, prawda? I teraz zaczął szybciej działać. No i jest wszystko w porządku. Dobra, moi drodzy, ciśniemy z kolejnym levelem. No i mamy kości, które wystają z tej nogi, więc potrzebujemy tu namalować jeszcze jakąś nogę. Miejmy nadzieję, że mi to zaakceptuje. No i widzimy, że on ma teraz tutaj nóżkę. Password! No on teraz tutaj potrzebuje klawiaturę. Tutaj oczywiście jakieś klawisze mamy. Tutaj proszę bardzo, tutaj proszę bardzo. I powinno być chyba wszystko w porządku. I zalogował się i możemy iść dalej. Moi drodzy, level 50. Czy on tutaj potrzebuje jakiś autopilot, czy coś takiego? Eject! Czekajcie, bo on może tutaj... potrzebuje taki przycisk, który będzie musiał nacisnąć, bo tutaj pisze eject, czyli on musi się po prostu wysadzić. A może coś takiego większego, po prostu jakiś większy przycisk. Trzeba było po prostu większy przycisk narysować. Co on teraz tutaj ma?
hamburgera chyba, wydaje mi się, trzeba domalować. Coś takiego, że to kotlety. Więcej kotletów, więcej kotletów, więcej kotletów. Proszę bardzo. To bardziej wygląda jak kupa teraz, ale udało mi się więcej kotletów narysować. Okej, okay. Tu jest potrzebna piłka, że on tutaj po prostu... It should be somewhere else. Gdzieś powinno być indziej, może tu? Goal! Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Level 53. No, tutaj oczywiście będzie potrzebował kwiatuszek, więc to nie zaś... Ja muszę narysować może taki większy kwiatek. No, wydaje mi się, że to teraz musimy tutaj, wiecie, jak takie większe rysować, ponieważ... Oh yeah, i to zadziałało. Okej. Okay. Mamy tutaj muchę, więc potrzebujemy jeszcze... Ale gdzie tego pająka teraz narysować? Tu? Tu? Tu idzie pajączek. Oh my god. Ile ma nóg? 8 chyba, nie? 8 ma pajączek nóg, prawda? Jest, i go zawinął. Okej, okay, ciśniemy dalej. Ten tutaj potrzebuje, z tego co mi się wydaje, no to jakiś cylinderek, żeby on tutaj po prostu sobie istniał. Tutaj proszę bardzo, cylinderek. I zadziałało, widzicie? Więc to trzeba było tak idealnie narysować. Okej, okay. I tutaj najprawdopodobniej będzie potrzebny jakiś kubełek czy coś takiego. Tylko to trzeba narysować takie wiadro. I tu wiadro narysujmy, takie, proszę bardzo. To też nie działa. Tu jeszcze raz, cyk, i może uchwyt jakiś narysujemy jeszcze. Coś nie działa? A może wiadro tak wygląda? O, tak, coś takiego. No dlaczego to nie działa? Op. I teraz zadziałało, nie no. Fajna gra, fajna gra. Dobra, ten tutaj potrzebuje najprawdopodobniej, widzicie, taki hełmik. Cyk, proszę bardzo. Tu jest potrzebny księżyc. Okej, 59. Temu tutaj potrzeba, jak sami widzicie, chyba takie dodatkowe okulary, bo on... Chyba mu tutaj też coś nie działa. Może po prostu tak zrobić? A może tak? Tak? Zobaczcie, narysujmy może trójkąt, bo oni mi tutaj podpowiadają, że ja muszę zrobić trójkąt. I zadziałało, widzicie? Dobra, well done. Co on teraz tutaj ma? Coś mu tutaj potrzeba, może jakieś winogrona chyba, z tego co mi się wydaje. Może tutaj on potrzebuje takie winogronka, widzicie? Nie działa. No to może coś takiego? Nie działa? Ja już wiem co. On tutaj będzie potrzebował butelki. Całej butelki. To nie wygląda jak butelka, ale mnie zaakceptowało. Dobra, 61 level, moi drodzy. Ona jest tutaj zdenerwowana, ponieważ mu leci tutaj muzyka. I... To jest bardzo ciężka gra. A może po prostu mu tutaj słuchawki dorysujemy, tylko że on się tak rusza. Cyk, bo jej to przeszkadza, a mu tutaj dajemy po prostu słuchawki i tak powinno być. Dobra. Well done! Mamy butelkę, więc jest potrzebny i kieliszek, prawda? Cyk, proszę bardzo, niech tutaj się naleje ta woda i jest wszystko w porządku. Dobra, temu tu jest bardzo ciepło, więc ja narysuję tutaj może jakąś palmę. No powiedzmy, że to jest palma. It should be somewhere else. Więc może zróbmy tak. Tak? Coś takiego? Nie wiem tak naprawdę, o co w tym chodzi, no ale jest okej. Okay. Temu tutaj jest potrzebny budzik. Tutaj, proszę bardzo. Tutaj, że niby dzwoni i tutaj coś takiego. Czy to zadziała? Ja nie umiem rysować budzików. Tu. I tutaj ma nóżki i tutaj ma zegar. Tu w środku jest zegarek. Zadziałało. Widzieliście? Dobra. Ten jest tutaj bardzo głodny, więc narysujemy mu marchewkę. Okej, okay, ja nawet widzę tutaj po boku, że mam jakąś taką marchewkę, więc tutaj proszę bardzo, marchewka, powinno być chyba w spoko. Dokładnie. Mamy coś nowego do odblokowania, ale na razie po prostu klikniemy to lose it i... bo nie mamy internetu. Jest i jakiś taki, widzicie, smok i jest i ten, więc ten tutaj będzie potrzebował chyba najprawdopodobniej tarczy. Nie. Więc potrzebuje takiej tarczy, większej. Też nie. A może miecz? Czekajcie, tu cyk, pyk i taki miecz. Może coś takiego będzie... Jest, okej, okay. I go tutaj zaciachał. Okej, okay. Kotkowi tutaj oczywiście brakuje uszka. Nie? Uszko, proszę bardzo, uszko. Uszko dodatkowe, cyk. Działa to teraz? Zadziałało, okej. Okay. Well done, ten tutaj płacze, nie wiadomo też o co. I nie wiem, czy my musimy te łzy teraz tutaj zbierać, czy... Czy co? A może jakbyśmy mu dali lizaczka? Tak jak ja zawsze daję Larze, jak ona płacze. No to wtedy powinno być wszystko w porządku. Numer 69. Tutaj powinna być potrzebna jeszcze kobieta. Czy to jest kobieta? Bo wydaje mi się, że on... My tutaj... Albo jakieś sztangi?
Nie no, mamy tutaj, patrzcie, o cyk, proszę bardzo, tu jest taka kobieta, która się rzuci mu na ręce, nie? Więc może jakieś sztangi, coś takiego, że ten? Też nie? Coś tutaj musi być wielkiego, ale co? Może po prostu tak narysujmy tu sztangę? Oh my god, i zaczął pakować, no przecież, dobra, robocik potrzebuje tutaj drugie oczko, więc to akurat ciężkie nie jest. Ale nie wiem, dlaczego to nie działa. Czy to trzeba tak idealnie narysować? To nie działa. A może tak? Cyk, 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 cyk. Tu oczko i tu oczko. Nie działa? O, teraz zadziałało. Nie wiem dlaczego, ale zadziałało. Dobra. Gol. On tutaj marzy o tym, aby oglądać mecz. Więc wydaje mi się, że on potrzebuje teraz tutaj jakiś pilot. Proszę, masz tutaj pilot. I możesz sobie przełączyć, ale to niestety też nie działa, więc albo rozwalimy mu ten telewizor, albo po prostu musimy się bardziej postarać, aby on tutaj mógł sobie wybierać jakieś programy. O, widzicie? I jednak się udało. Dobra, moi drodzy, lecimy. Do you have? Yes, a lot, not really. Dobra, no thanks. I teraz tak, co on teraz tutaj potrzebuje? 3, 2, 1, start. 5, 4, 3, 2, 1 i duży przycisk może, prawda? Dokładnie. I rakieta, moi drodzy, wystrzeliła. Następnie mamy level 73, więc tutaj będzie potrzebna najprawdopodobniej jakaś rybka, która... która nie wygląda jak rybka. Jak się rysuje rybki? No taki welonek, że tu niby ma taki ogon. No i jest chyba w porządku, prawda? No. Nie to działa. Jest taka rybka, że taka chrześcijańska, nie? Oni się tak rysuje, no i tak po prostu. No to może teraz wiedziałem, że muszę rybę chrześcijańską narysować. On tutaj płynie chyba pod wodą, więc może potrzebuje coś takiego? Nie. To jest bardzo ciężkie w ogóle. No on tutaj na pewno będzie potrzebował rurkę. Nie działa? Cyk i cyk. Może taką większą? Tak? Może tak? Zadziałało, no w końcu zadziałało. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. E.T. Mamy teraz tutaj E.T. Go Home. Czy ja tutaj muszę narysować rower? No albo po prostu narysujemy taki statek kosmiczny. I odleciał. Tutaj jest diabeł, więc tutaj powinien być taki chłopek. Widzicie, no niby tu jest jakiś chłopek, no i że to jest niby anioł, prawda? O, nie wygląda jak anioł, ale jest jednak okej. Tu chyba będzie potrzebny, moi drodzy, statek. I to taki dosyć potężny statek. Widzicie, tu mamy cyk. Proszę bardzo, tu mamy okna. No i przypłynął. Nie zadziałało. Może nie starajmy się aż tak bardzo i po prostu narysujmy coś takiego. Jest, widzicie? Dobra, ciśniemy dalej. Ten tutaj płacze, więc potrzebne mu jest chyba też drugie oko. Coś takiego. I teraz już jest wszystko w porządku. Dobra, co teraz? Tu chyba będzie Batman potrzebny. Jak się rysowało Batmana? Tak, cyk. Batman. Batman jest potrzebny! Ten znowu tutaj jest głodny. No to masz placki, czy tam proszę bardzo, masz pierogi. Wystarczą ci pierogi? Nie działają pierogi? A może zupa jakaś? Proszę bardzo. Zupa zadziałała. Mamy tutaj pierścionek i ona jest bardzo zła. Bo nie ma tutaj diamenciku, prawda? Tutaj powinien być jeszcze... Taki duży może zróbmy. O. Nie działa? Więc zróbmy tak, o. Tak powinno teraz zadziałać. Nie działa! Tutaj naprawdę chyba musi być wielki kamień. Zróbmy tak. Proszę bardzo. I już jest zadowolona. Dobra, kogo teraz tutaj mamy? Kostuchę. Czy ja muszę mu namalować po prostu takie oczy? Nie. No bo po prostu narysujmy znowu, o, coś takiego, że to jest niby znowu czaszka. I zadziałało. Dobra, co teraz tutaj mamy? Tu jest potrzebny klucz. Tylko nie wiem, czy go wystarczy tak tutaj narysować. It should be somewhere else. Więc zróbmy tak. I tak. I teraz powinno się otworzyć. Już wszystko działa. Dobra. Czy to jest jakaś co to jest? A może znowu gwiazdkę trzeba narysować? Cyk. Cyk. Jak ja gwiazdki rysuję? To jest niemożliwe. Ale jednak to było to. Dobra. Co mamy tutaj? Kolejny level. Ten tutaj potrzebuje najprawdopodobniej okulary, żebym mógł sobie przeczytać. Okej. Okay. A reward is available. Moi drodzy, pomijamy to. Lecimy dalej. Ząb? Czy tutaj będzie potrzebny ząb? No powiedzmy, że to nie jest ząb, no. Odkryła, no i mamy taki ząbek. Nie działa. Ten ząb chyba też musi być bardzo duży.
O. I zostawiła nam pieniążki. Następnie tutaj mamy gościa, który nie wie jak ma przejść, więc wydaje mi się, że mu będzie potrzebna jakaś łopata czy coś takiego. Dokładnie, ciśniemy z kolejnym 88. Czy tu jest potrzebne? Świeczki są potrzebne? Jest, okej. 89. Mamy tutaj jakiegoś wilkołaka, czy też wilka. I on jest bardzo głodny. Więc może zamienimy go w jeszcze większego wilkołaka, co? Narysujemy może tutaj taki księżyc. Cyk, proszę bardzo. Tak, no że to jest niby księżyc, prawda? Bo to musi być półksiężyc. No albo on już jest wilkołakiem i potrzebne jest teraz słońce, co? Proszę bardzo. I jest kolejny golasek. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Just Draw podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!